Dzień dobry. Szanowni Państwo, w ramach dzisiejszego spotkania chcę opowiedzieć o takim działaniu, jak podejmowanie decyzji i zaprezentować Państwu, co filozofia człowieka ma do powiedzenia na temat samego procesu podejmowania decyzji, czym on jest i czym się charakteryzuje. Zapraszam serdecznie. Proszę Państwa, problem podejmowania decyzji. Wydaje się problemem o tyle ważnym i istotnym, że my z postępowaniem naszym, z decyzjami mamy do czynienia na co dzień. I właściwie każdego dnia, bardzo często i wielokrotnie, na coś się decydujemy, coś wybieramy, czegoś nie wybieramy. Warto więc tym bardziej wiedzieć, na czym to polega i, i omówić to od strony takiej bardziej, właśnie filozoficznej żeby dostrzec wyraźnie wszystkie elementy zawierające się w procesie podejmowania decyzji, bo mimo że często decydujemy o czymś szybko, no to jednak musimy mieć świadomość, że decyzja jest pewnym procesem i są w nim pewne poszczególne elementy. I czym ważniejsze mamy rzeczy do wybrania i decyzje, czym bardziej Decyzje dotyczą rzeczy ważnych, istotnych dla nas, decydujących o naszej przyszłości. Tym bardziej widzimy, że decyzja nie jest takim jednorazowym wydarzeniem, tylko właśnie procesem. Przyjrzyjmy się więc od początku temu tematowi. Najpierw chciałabym powiedzieć o zależności pomiędzy decydowaniem a postępowaniem. Ponieważ żeby w ogóle na coś się zdecydować i czegoś chcieć, to musimy mieć choćby mgliste rozeznanie o tym, czego chcemy, co chcemy osiągnąć, czyli o przedmiocie naszego wyboru. W związku z tym najpierw musi dojść do choćby jakiegoś podstawowego rozpoznania rzeczy, ku której moglibyśmy się po prostu kierować. W ten sposób. Każde nasze decydowanie, każdy nasz wybór będzie poprzedzony jakimś poznaniem tego, co mamy wybrać. No bo jeśli chcielibyśmy kupić samochód, wejść w posiadanie samochodu, to skąd może się w ogóle w nas taka myśl zrodzić, jeśli w ogóle nie będziemy wiedzieli, że istnieją takie wytwory jak samochody? Możemy co najwyżej sobie wyobrażać, co może i wyobrażali sobie ludzie żyjący wiele wieków temu, że zamiast w sposób nużący prowadzić pojazd i pilnować, żeby koń, który ciągnie ten pojazd, zachowywał się tak jak my chcemy i szedł tam gdzie chcemy, że wolelibyśmy mieć coś innego, wygodniejszego, co wymaga no, w mniejszym stopniu kontroli od nas. Ale jeśli nie wiedzieliśmy, czy nie wiemy, że istnieją samochody, no trudno, żebyśmy chcieli posiadać samochód. Także jest to pierwszy warunek i on będzie pojawiał się w całym procesie podejmowania decyzji, w jaki sposób będzie się pojawiał. No, w jeden podstawowy, mianowicie w taki, że każde działanie woli będzie poprzedzone działaniem, Intelektu. Czyli każdy kolejny etap, w którym wola coś będzie wybierać bądź będzie reagować, no to właśnie będzie reagować na to, co zaproponował, podsunął intelekt, który rozpoznał daną rzecz. Można powiedzieć, że w myśli tomistycznej panuje generalnie pewna ogólna zasada współdziałania władz intelektualnych. I ta zasada właśnie wyraża się w pierwszeństwie intelektu przed wolą. Możemy to ująć właśnie w takich stopniach, że wola nie uprzedza rozumu, lecz właśnie idzie za nim. Z konieczności bowiem pożąda tego, co intelekt czy rozum przedstawi jej jako dobro, które całkowicie wypełnia jej pożądanie. I wola wybiera pomiędzy tymi dobrami, co do których Sąd może wypaść rozmaicie, różnorodnie, niekoniecznie jako, jako dobro, które wypełnia całkowicie pożądanie woli. I wtedy wola zachowuje pełną wolność i wybiera, a wybór następuje po ostatnim sądzie praktycznym i to wola decyduje, że ten sąd jest naprawdę ostatni. Mamy tu więc dwie kwestie. Po pierwsze, pewną ogólną, że decydowanie, wybór jest poprzedzony rozpoznaniem tego, co mamy wybrać. I po drugie, kwestię, która w jakiś sposób nam zahacza o temat wolności, woli lub braku tej wolności, że wola nie może nie chcieć tego dobra, które w pełni zaspokaja jej pożądanie, czyli jakby odpowiada jej naturze. W tym sensie swoiście nie jest wolna, natomiast jest wolna co do właśnie wyboru tych dóbr, których posiadanie, zdobycie nie zaspokaja w całości jej dążenia do dobra, tak? jej pożądania. I wtedy tutaj może wybrać wola różnorodnie. No, możemy wybrać czerwony samochód, a możemy wybrać czarny samochód. To nie, nie jest kwestią tak bardzo podstawową i fundamentalną. Jakie mamy etapy podejmowania decyzji? Dlatego, że jak wspominałam, decydowanie jest pewnym procesem. Tego procesu możemy czasem nie dostrzec i pewne rzeczy robimy niemal automatycznie. Czyli na przykład bardzo szybko decydujemy, że zrobimy dzisiaj na obiad na przykład schabowe, a nie jajko sadzone. Niemniej te etapy mamy i możemy wyszczególnić trzy. A mianowicie przygotowanie, zamierzenie i wykonanie. A zatem możemy teraz przyjrzeć się po kolei tym poszczególnym etapom yy, decydowania. Pierwszy etap, czyli przygotowanie, polega na tym, że mamy pewien pomysł, i ten pomysł rodzi się w naszym rozumie, a żeby osiągnąć coś, Uniknąć czegoś, czyli osiągnąć jakieś dobro, jakiś przedmiot, który postrzegamy jako dobry, lub uniknąć czegoś, jakiejś rzeczy, jakiejś sytuacji, którą postrzegamy jako złą. I oczywiście jest tak, że gdy pojawia się w naszym rozumie taki pomysł, wola reaguje na niego, czyli mamy od razu reakcję woli w postaci upodobania w tym pomyśle. I tu warto zaznaczyć, że my możemy na tym poprzestać, czyli możemy sobie wyobrazić, mieć taki pomysł, że świetnie byłoby posiadać samochód, i na tym pomyśle i upodobaniu woli w pomyśle może się cały nasz proces decyzyjny zakończyć, czyli możemy nie pójść dalej, możemy nie przejść do kolejnych etapów naszej decyzji. Innymi słowy, Możemy sobie wyobrazić też y, sytuacje, y, może bardziej takie, y, trochę abstrakcyjne, że możemy pomyśleć, że wspaniale byłoby podróżować w kosmosie. I mamy pomysł, żeby zostać kosmonautą. Wola ma w tym upodobanie i na tym kończymy. Nigdy nie zostaniemy kosmonautą. Nawet nie próbujemy podjąć kolejnych kroków. Wiemy, że takie hobby jest bardzo kosztowne stać na to najbardziej bogatych, i jeszcze do tego zdrowych i w pełni sił. Dlatego, że trzeba przejść odpowiedni trening, ażeby a wytrwać w tych warunkach kosmicznych, nie mówiąc już o tym, że sama taka atrakcja pobycia sobie w tej przestrzeni kosmicznej jest niezwykle droga. Warto więc z tego etapu zapamiętać, że przygotowanie nie oznacza przejścia automatycznie przejścia do kolejnych etapów decyzji, ale jeśli już jest przejściem do kolejnych etapów decyzji, no to w takim razie zobaczmy, jak one wyglądają. Kolejny etap to zamierzenie, czyli już coś bardziej konkretnego, na czym ten konkret by polegał. Na tym, że rozum ma pewien zamysł. Zamysł to już byłaby bardziej konkretna myśl o przedmiocie jako celu naszego działania. Skoro pomyślimy już o przedmiocie jako celu naszego działania, to pojawia się oczywiście adekwatna reakcja woli. Powodująca, że mamy zamiar osiągnięcia tego celu. I znów kolejnym etapem będzie działanie rozumu, czyli pewien namysł nad środkami, które będą nam służyły do osiągnięcia celu. A zatem tutaj mamy taką sytuację, że właśnie już pomyśleliśmy, że tak świetnie byłoby posiadać samochód, i naszym celem jest zakup samochodu. Ola, Reaguje zamiarem dokonania zakupu samochodu, i wtedy rozum zaczyna jakby swoisty przegląd środków, które by nam pozwoliły osiągnąć ten cel. Możemy w związku z tym pomyśleć, że no, potrzebne będą nam pieniądze. Skąd te pieniądze uzyskać? Możemy je pożyczyć od rodziców. Możemy pożyczyć od przyjaciół, od znajomych. Możemy wziąć kredyt w banku. No, może nam też przyjść do głowy, że na przykład w ogóle nie będziemy zdobywać pieniędzy, tylko samochód ukradniemy. I tu znów wola na to reaguje. Jak reaguje? Na pewne z tych środków przyzwala, czyli niektóre z tych środków akceptuje, a niektóre odrzuca. Jeśli wśród środków, które by nam pomogły osiągnąć ten cel, czyli posiadanie samochodu, będzie kradzież, wola może zrobić stop, czyli zdecydować, że ten środek, czyli oszukanie kogoś i ukradzenie samochodu, nie wchodzi w grę. Czyli tego środka pomagającego nam zdobyć samochód nie uwzględniamy, nie bierzemy pod uwagę. Kolejnym krokiem jest znów krok należący do władzy poznania intelektualnego, czyli rozumu, w którym pojawia się takie działanie, taka czynność jak rozmysł. Rozmysł, czyli rozważenie pomiędzy tymi środkami, na które dała przyzwolenie wola. I wreszcie na to reaguje nasza wola wyborem jednego z tych. A zatem mamy kilka opcji do wybrania. Możemy pożyczyć pieniądze w banku albo możemy od kogoś z rodziny bądź przyjaciół. Załóżmy, że wybieramy opcję pożyczenia od rodziny, bo wiemy, że możemy oddawać w dogodnych dla nas transzach i w dogodnym momencie bez niepotrzebnego dodatkowego obciążenia w postaci odsetek. Skoro już mamy ten etap zamierzenia za sobą, wybraliśmy właściwy środek. Pozostaje w takim razie etap wykonania. Co się dzieje na etapie wykonania? Po pierwsze, rozum wydaje rozkaz, i tu znów to jest bardzo ważne. Wydawałoby się, że no, skoro wola jest tą władzą wybierającą, no to może co? Może rozkaz należy w pierwszym rzędzie do woli? Nie. Rozkaz wydaje rozum, czyli zarządzenie, że mamy wykonać określone działanie. Postępowanie, czyli zarządzenie, wykonanie tego czynu. Czyli tak, w takim razie kupujemy samochód. Wola reaguje wykonaniem, które określane jest jako wykonanie czynne. Bo ona jakby ma tę moc, chciałoby się powiedzieć, sprawczą, żeby zmobilizować pozostałe władze człowieka do wykonania biernego, czyli tego, żebyśmy faktycznie wzięli się za realizację naszego planu. I tu możemy znów wyobrazić sobie sytuację, w której wola już zarządziła za jakby tym rozkazem rozumu wykonanie zleciła swoiście pozostałym władzą, czyli teraz musimy, no, podjąć konkretne działania, tak, chwycić za telefon, zadzwonić do kogoś z rodziny, zapytać, czy nam pożyczy taką sumę, ustalić warunki spłaty, no, podjąć całą akcję poszukiwania stosownego samochodu, co także zajmuje nam troszkę czasu. Tu też trzeba sobie wyobrazić, że te poszczególne etapy decyzji wchodzą w grę, czyli w jaki sposób, czy nam po, ma pomóc w tym mechanik, czy wybieramy sami, czy już mamy upatrzony samochód, czy szukamy w ogłoszeniach w internecie. Wszystkie te środki prowadzące nas do celu podlegają obróbce, która już tutaj się pojawiła w poprzednich slajdach. No, i, i też za każdym razem, jak podejmiemy jakąś decyzję, wybierzemy jeden ze środków. Rozum nakazuje, wola wykonuje w sposób czynny, a władze pozostałe człowieka wykonują w sposób bierny, czyli my musimy się podnieść, musimy ruszyć ręką, nogą, przejrzeć ogłoszenia. Wszystkie te czynności wykonać. Co się dzieje, gdy wykonamy? Te poszczególne etapy czynności zmierzające do jednego celu, do posiadania samochodu. No, pojawia się w woli zadowolenie z osiągniętego celu. No i tu też możemy sobie wyobrazić, no, skoro, skoro wybór był trafny, skoro mamy samochód, jesteśmy zadowoleni, ale mogłoby się zdarzyć tak, że damy się oszukać. Czyli nie wszystkie te środki były dobrze dobrane, no to wtedy nam się pojawi niezadowolenie w naszej woli, tak? Na to zadowolenie bądź niezadowolenie rozum będzie reagował osądem. Jakim osądem? Osądem wszystkich tych czynności, których dokonaliśmy w trakcie podejmowania decyzji. Będziemy po prostu osądzać poszczególne fragmenty procesu. Wybierania. I tutaj, znów, jeśli będzie zadowolenie, możemy z zadowoleniem wspominać, jak to ominęliśmy wszystkie niebezpieczne elementy tych etapów decydowania, że mogliśmy dać się oszukać, że lepiej, że wybraliśmy pożyczkę od członków rodziny niż z banku, no bo właśnie teraz jest kryzys. Kryzys by spowodował dodatkowe obciążenia. W spłacie kredytu, a tutaj tego nie mamy albo że kupiliśmy od tego pana, a nie od innego, dlatego że ten był uczciwy, a tamten mógł nas na przykład oszukiwać. Już teraz wiemy, że samochód, który oglądaliśmy, miał jakieś ukryte defekty na przykład, a ten, który kupiliśmy, jest tych defektów pozbawiony. A więc Zadowolenie zarazem jest takim bodźcem do właśnie osądzania tego, jak dokonaliśmy tego wyboru i że dobrze i że wszystkie te etapy przebiegły prawidłowo. W całym tym procesie decydowania dużo trudniej byłoby nam wybrać trafnie, gdyby nasze władze intelektualne nie były wyposażone w określone usprawnienia. W takim razie oznacza to, że i rozum, i wola potrzebują konkretnych sprawności, a czasem także konkretnych cnót do tego, żeby nasze wybory były właściwe, albo żeby były dobre. I teraz, jeśli odwołamy się do tego przykładu zakupu samochodu, no to potrzebne są nam sprawności jakieś, które... Po pierwsze są pewną wiedzą o samochodach, po drugie także wiedzą praktyczną, tak? nie tylko teoretyczną o tym jak funkcjonuje samochód, ale i praktyczną. Także o tym jakie mogą mieć samochody uszkodzenia, jak, o jakich zasadach podstawowych działania silnika w samochodzie o tym jak te uszkodzenia się objawiają w pracy silnika samochodowego co tam może być nie tak jak rozpoznać czy blacha jest w dobrym stanie to, to jest konkretna wiedza, konkretne sprawności kto, w które my wyposażeni wybieramy lepiej możemy oczywiście tych sprawności nie mieć wtedy korzystamy powiedzmy z pewnej roztropności i szukamy kogoś Zaufanego, kto będzie posiadał te sprawności i pomoże nam dobrze wybrać samochód. A zatem, są to takie przykłady wskazujące wyraźnie na to, że bez konkretnych usprawnień będzie nam trudniej dokonywać wyborów. Także, wola musi się usprawniać w takich dyspozycjach, które na przykład pozwolą jej opanować uczucia, żeby. Nie przywiązać się uczuciowo do tego, a nie innego modelu samochodu, żeby to uczuciowe przywiązanie nie spowodowało, że przymkniemy oczy na ewidentne braki czy uszkodzenia tego konkretnego pojazdu i kupimy, a potem będziemy reagować niezadowoleniem. Czyli byli, żyliśmy marzeniem, marzyliśmy na przykład no, w, o Mercedesie. I kupiliśmy tego Mercedesa, który po prostu jest wadliwy i uniemożliwia nam to co, to, co nam daje zwykle samochód, czyli wygodne przemieszczanie się z miejsca w miejsce. W takich sytuacjach warto opanować nasze właśnie uczucia i emocje i kierować się raczej wskazaniami rozumu, i znów to są określone usprawnienia intelektu i woli. Szanowni Państwo, w związku z tym. Możemy powiedzieć, że gdy będziemy wyposażeni w sprawności, to one pozwolą nam podjąć decyzję z poziomu mądrości, a także pozwolą nam roztropnie uniknąć błędów w naszym postępowaniu. Jest to ważne, ponieważ decydowanie jest procesem polegającym na rozpoznaniu prawdy przez intelekt. Tę prawdę. Intelekt przedstawia, można powiedzieć, woli, która odnosi się do zaproponowanej czy rozpoznanej przez intelekt prawdy jako dobra, które jest warte osiągnięcia, albo zła, które należy odrzucić. Czyli na podstawie rozpoznanej przez intelekt prawdy wola odnosi się do tego i wybiera i decyduje. Na zakończenie. Podsumowując ten wykład poświęcony procesowi podejmowania decyzji, warto jeszcze raz zaakcentować, że wolność woli polega na tym, że wola wybiera pomiędzy tymi dobrami, których ocena może, osąd może wypaść różnorako. Natomiast nie może działać, można powiedzieć, wbrew swojej naturze. Jakby zadaniem woli czy naturą woli jest chcieć dobra, pożądać dobra, i jeśli rozum przedstawi jej takie dobro, które całkowicie zaspokoi to pożądanie, trudno, żeby wola go nie wybrała. Więc w tej kwestii nie może być yy, jakiejś dowolności wyboru. W sposób konieczny będzie takiego dobra wola chciała, pożądała, będzie się do niego kierowała. Natomiast rzeczywiście Chcieć może różnych dóbr, które będą się prezentowały rozmaicie, czyli nie będą takim dobrem, które jakby całkowicie zaspokoi pragnienie woli. Możemy też to powiedzieć inaczej, że wola nie jest wolna od samej potrzeby chcenia, natomiast wola jest wolna w szukaniu i w wybieraniu. Inną jeszcze kwestią. Będzie komponent uczuciowy, o którym już wspominałam w ramach tego wykładu. Natomiast o uczuciach i tym, jak one funkcjonują, opowiem w kolejnym mini wykładzie. Już teraz, dzisiaj, Państwa na niego zapraszam. Tymczasem, do zobaczenia.